Cześć, ja nazywam się Ania i chciałabym Wam przeczytać dzisiaj książkę. Na pierwszy rzut wybrałam misję Lolka Skarpetczaka. Niektóre dzieciaki na pewno znają tę książkę, ale może nie wszystkie. Co mówi autor o tej książce? W skrócie, Lolek Skarpetczak, czyli futrzasty stworek z wielkimi oczami. Pojawia się pewnego dnia w domu Michała i razem z nim wyrusza na podróż. Dokąd i w jakim celu zmierzają? Dowiesz się po przeczytaniu tej magicznej książki. Zaczynamy? To chodźcie razem ze mną. Misja Lolka Skarpetczaka, pan Tomasz Trojanowski. Rozdział pierwszy. Awaria. Włochaty badawczo wpatrywał się w Michała. Co tu się wyrabia? Myślał niespokojnie, kołysząc się na swoich odnóżach. Od dawna nic nie mąciło spokoju tego miejsca, a teraz? Jakieś stuki, łomotania, głosy, do tego już się powoli przyzwyczaił. Ale ten uporczywy warkot zakłócający drzemkę? Czy wydaje go z siebie ta dziwna maszyna z trąbą, czy może dwunożny osobnik, który tą trąbą porusza? I dlaczego ten dwunożny wygląda tak, jakby bolał go ząb? Najlepiej będzie, jak zapytam, pomyślał włochaty i zgrabnie wspiął się na ścianę, tak żeby znaleźć się w zasięgu wzroku dwunożnego. Jak się za chwilę okazało, wybór miejsca był idealny. Michał dostrzegł włochatego, a potem... Warkot maszyny był niczym w porównaniu z krzykiem, jaki wydał z siebie Michał. Powtórzył głośniej, a potem rzucił na podłogę trąbę, wyłączył maszynę, jeszcze raz spojrzał na ścianę i pędem wybiegł z pokoju. Tymczasem w sypialni obok mama Michała zajęta była wieszaniem firanek. Przerażający krzyk syna dopadł ją, kiedy wchodziła na drabinę. Na szczęście była dopiero na pierwszym szczeblu, także upadek z tej wysokości był zupełnie niegroźny. Co się stało? Zapytała, rozcierając drobne stłuczenie. Potwór! Wyjąkał Michał, pokazując za siebie. Mógłbyś wymyślić coś innego. I ja rozumiem, że nie lubisz sprzątać, ale tym razem przesadziłeś. Chyba będę miała siniaka. Ja nic nie wymyślam! Michał uderzył się w pierś. Tam jest potwór! Jak mnie tu widzisz? I co robi? Siedzi na ścianie i czai się. Jest przerażający. Ja się go boję. Dla podkreślenia tych słów Michał zadrżał przekonująco. Jak widzę, w takim stanie dalsze robienie porządków raczej odpada. Niestety. Nie z mamą takie numery. Po dokonaniu oględzin na miejscu zdarzenia okazało się, że Michał trochę przesadził. Potwór był małym pajączkiem, który po zdjęciu ze ściany wylądował na szufelce, a potem wystawiony został za okno. Pamiętajcie, pająków nigdy nie zabijamy. To przynosi pecha. No i deszcz. Skoro zniknął, nic już nie stało na przeszkodzie, żeby móc wrócić do przerwanych zajęć. Na wszelki wypadek, aby uniknąć powtórki z rozrywki, mama poinstruowała Michała, jak należy zachować się w przypadku pojawienia się kolejnej przeszkody w odkurzaniu. A potem wróciła do sypialni. Zdążyła wejść na drugi szczebel, gdy obok niej pojawił się Michał. Co tym razem? Mama powoli zaczynała tracić cierpliwość, dlatego w jej głosie dźwięczały nutki irytacji. Niewidzialny potwór? Awaria. To znaczy... Odkurzacz nie działa. Przed chwilą jeszcze działał. Przed chwilą tak, ale teraz już nie. Michał wzruszył ramionami. Włączam, a on nic. Odmawia współpracy. Pewnie się zestresował. Bardzo możliwe. Czyli z odkurzania nici. Nie z mojej winy. Ja bardzo chętnie bym poodkurzał, ale bez sprzętu będzie raczej trudno. Mama tylko ciężko westchnęła i zeszła z drabiny. Niestety, tym razem dokonanie oględzin potwierdziło diagnozę przedstawioną przez Michała. Odkurzacz rzeczywiście odmawiał współpracy. Ciekawe dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jak na razie znał tylko włochaty. Bo to on, siedząc na ścianie, widział, jak po wybiegnięciu Michała z pokoju, obok wtedy już niewarczącej maszyny, pojawiła się nie wiadomo skąd dziwna postać. Postać przez chwilę coś przy maszynie pomajstrowała, a potem równie
szybko zniknęła. Dom ze snu. Co zrobić, kiedy nagle odkurzacz odmówi współpracy? Najlepiej odnieść go do punktu naprawy. A jeśli punkt naprawy jest nieczynny, bo właśnie jest sobota? Wtedy należy przeprowadzić naprawę we własnym zakresie. A kto najlepiej zna się na takich naprawach? Kto jest głównym specjalistą od takich przypadków? Co za pytanie. Oczywiście, że tata. I nawet jeśli w tej kwestii jest zupełnie odmiennego zdania, należy dać mu szansę na potwierdzenie jego ukrytych umiejętności. I tak się właśnie stało. Tata został wezwany z pokoju na dole, gdzie usiłował rozszyfrować instrukcję składania szafki na buty i mimo protestów postawiony przed nowym wyzwaniem, czyli doprowadzeniem odkurzacza do stanu używalności. W możliwie jak najkrótszym czasie do pomocy w tym prostym zadaniu przydzielono mu asystenta. Odkurzacz został rozkręcony, przejrzany, przeczyszczony i skręcony z powrotem. I teraz specjalista z asystentem siedzieli na podłodze i przyglądali się swojemu dziełu. Tymczasem w sypialni obok mama Michała zajęta była wieszaniem firanek. No cóż, zdaje się, że to wyzwanie przerosło nasze kompetencje. Odezwał się po chwili tata, sprytnie rozkładając ciężar odpowiedzialności na dwie osoby. Chyba tak, potwierdził Michał. W każdym razie próbowaliśmy. Najważniejsze to nigdy się nie poddawać. A co z tym? Michał pokazał na piętrzący się obok odkurzacza stos jakichś części, które wcześniej w odkurzaczu były, a teraz się do niego nie zmieściły. Schowamy. Tak, żeby mama nie znalazła. No nie żartuj. Wcale nie żartuję. Schowamy w celu uniknięcia zbędnych komentarzy. A później zastanowimy się, co dalej. Poza tym, czy jesteś pewien, że są to części z naszego odkurzacza? Bo ja nie. Wyjąłeś je ze środka. No proszę, jaki asystent spostrzegawczy. Może rozkręcimy odkurzacz na nowo i spróbujemy? Możemy jeszcze raz rozkręcić, ale wydaje mi się, że bez dokładnego schematu budowy odkurzacza ilość części, które się do niego nie zmieściły, może wzrosnąć. Dlatego też dajmy sobie na razie spokój. Mamy ważniejsze sprawy na głowie niż odkurzacz. Tata szybko zgarnął pozostałości po naprawie do plastikowej torby. No i po kłopocie. Wracam do szafki. To też jest fajne zajęcie. Tato, słucham. Dlaczego przeprowadziliśmy się właśnie do tego domu? Nie podoba ci się tutaj? Bo ja wiem. Na razie nie wygląda zbyt imponująco, ale jak dokończymy remont, będzie fajnie, zobaczysz. Mogliśmy przeprowadzić się wszędzie, ale ty się uparłeś, że tutaj. Dlaczego? Tak rzeczywiście było. Rodzice planowali przeprowadzkę od dawna i mimo wielu możliwości realizacji tego pomysłu, żadnej z nich nie wykorzystali. Wreszcie zupełnie przypadkiem trafił się ten stary, malutki domek. Z ogródkiem, przy wszystkich oglądanych wcześniej prezentujących się raczej niezbyt okazale. Mimo to decyzja została podjęta natychmiast. Ten dom i ta okolica mi się kiedyś przyśniły, powiedział po chwili tata w poważnym tonem. No jasne, nie wierzysz? Ani trochę. No to posłuchaj. Jestem małym chłopcem i idę sobie środkiem piaszczystej ulicy. Dookoła mnie otwierają się ogrody pełne dziko kwitnących róż. Na ich płatkach odbija się złotem słońce. Idę sobie, idę i raptem przede mną wyrasta owocowy sad. Wchodzę do niego, trafiam na ledwo widoczną w trawie ścieżkę. Idę nią, idę i nagle podchodzi do mnie ogrodnik o jasnych jak niebo oczach. Ogrodnik uśmiecha się, bierze mnie za rękę i prowadzi do miejsca, w którym stoi dom. Dom jest obrośnięty mchem, jego okna mienią się tęczą. Siadamy na stojącej przed domem ławce z mgły. Chcę coś powiedzieć, ale ogrodnik kładzie palec na swoich ustach i pokazuje mi, żebym słuchał. I wtedy zaczyna do mnie docierać niewyobrażalnie piękna muzyka. To gra ogród. Drzewa i kwiaty wydają z siebie tony, które układają się w muzykę. I ta muzyka jest tak piękna, tak czysta. Nigdy czegoś podobnego nie słyszałem. A potem co? Potem się obudziłem. Fajny sen?
Sen jak sen. Mnie też się śnią czasem dziwne rzeczy. Masz rację, to był dziwny sen, ale najdziwniejsze było to, że echo tej muzyki zostało we mnie na zawsze. No tak, jakaś muzyka, jakiś sen. Tego, znając tatę, należało się spodziewać. Proste pytanie, a odpowiedź taka, że nie wiadomo, co z nią począć. Michał zrobił lekko znudzoną minę, ale tata niezrażony mówił dalej. To było dawno temu, zapomniałem zupełnie o tym, co mi się śniło, ale chyba podświadomie tego szukałem. I któregoś dnia, zupełnie przypadkiem, trafiłem tutaj. I tu w pośpiechu, zamyślony, szedłem na jakieś spotkanie i nagle coś kazało mi się zatrzymać. Jakieś dziwne przeczucie, że znam to miejsce, że musiałem tu być. I teraz szedłem powoli, delektując się tym uczuciem, a muzyka, którą kiedyś usłyszałem we śnie, przepływała przez powietrze. I wtedy spostrzegłem ten opuszczony dom. To był dom z mojego snu. Teraz już wiesz? Jasne. Dlatego uparłeś się, żeby tu zamieszkać? A ty byś nie chciał zamieszkać w pięknym śnie? Nie wydaje mi się, żeby to było pięknie. To tylko zależy od ciebie, czy jest pięknie, czy nie. Tak jak od ciebie zależy, czy trafisz do miejsca, które ci się przyśniło. Mówię w przenośni oczywiście. Rozumiesz? Nie bardzo. No dobra. Kiedyś zrozumiesz. Jak na razie, ostatnie słowa taty pozostawały dla Michała zagadką i nic nie wskazywało na to, że w najbliższej przyszłości zajmie się jej rozwiązywaniem. Ale za sprawą kogoś, kto przez szpary w szufladzie biurka przysłuchiwał się tej rozmowie, już niebawem wszystko miało się zmienić. Niespodziewana wiadomość. Usterka została jednak wykryta. Szkoda tylko, że nastąpiło to dopiero, gdy odkurzacz nie nadawał się już do użytku. Ale nawet połowiczny sukces się liczy. Okazało się, że przyczyna awarii tkwi w rurze odkurzacza, co odkryli, kiedy tata usiłował zademonstrować Michałowi, jak rdzenni mieszkańcy Australii grają na diderido, takim swoim ludowym instrumencie. Z braku oryginalnego diderido tata postanowił zagrać na rurze od odkurzacza. Próba nie powiodła się. Z powodu zatkania. I kiedy specjalista z asystentem zajęci byli odtykanie, w pokoju pojawiła się mama. Widzę, że panowie tu sobie zabawę urządzają. A co ze sprzątaniem? Odkurzacz naprawiony? Prawie. To znaczy, wykryliśmy usterkę, ale sama rozumiesz. Nie rozumiem. Nie dysponujemy odpowiednimi narzędziami. Tata przyłożył rurę do ust i zaczął w nią dmuchać. I schematem budowy, dorzucił Michał. A ja nie dysponuję już cierpliwością. Jak nie pająki, to odkurzacz. Wszystko zrobicie, żeby się od sprzątania wykręcić. Tata nie odpowiedział, tylko jeszcze mocniej dmuchnął w rurę i proszę, poskutkowało. Z drugiej strony rury wleciała sporych rozmiarów kula papieru. Ach, oto przyczyna zamieszania. To połknął odkurzacz i nastąpiło zatkanie. I teraz mamy tego skutki. Odkurzacz nadaje się do naprawy. Całkowitej. Jak? Przecież usunąłeś usterkę. Usunąłem, ale nastąpiły pewne powikłania, odpowiedział tata, a potem zabierając ze sobą rurę, zniknął z pokoju. Pogram sobie w czasie składania szafki na buty. Dla relaksu. Mama tylko westchnęła. A potem wydała Michałowi kilka dyspozycji. W końcu awaria odkurzacza nie może wpłynąć na harmonogram wszystkich działań sprzątających. I Michał został w pokoju sam, z papierową kulą w rękach. Przez chwilę zastanawiał się, co z nią zrobić. A potem w stylu rasowego koszykarza dwoma skokami znalazł się obok kosza na śmieci. Za 4 punkty, powiedział do siebie z zadowoleniem, kiedy kula wylądowała w jego środku. Odwrócił się napięcie i podszedł do parapetu. I właśnie schylił się po ścierkę, żeby zająć się wycieraniem kurzu, kiedy coś stuknęło go w plecy. Spojrzał za siebie. Nikogo nie było. Nikogo nie było, ale kolejna próba zajęcia się wycieraniem skończyła się tak samo. Coś stuknęło Michała w plecy. Znów odwrócił się i rozejrzał po pokoju. Nikogo. O co chodzi? Pomyślał i wtedy dostrzegł leżącą przed nim na podłodze kulę. Tę samą kulę, którą przed momentem wyrzucił. Ej, chyba mam jakieś przewidzenia, powiedział na głos, podniósł kulę i tym razem, nie ruszając się z miejsca, wprawnym rzutem umieścił ją w koszu. Za 10 punktów, powiedział do siebie i wrócił do wycierania. Plask.
Kula trafiła go w głowę. Mocniej, inaczej natarczywiej. Michał znów ją podniósł. Kula jak kula, papier trochę dziwny, jakby bardzo stary. No fajnie, ale to jeszcze za mało, żeby samej wylatywać z kosza. A może to jest jakaś inna kula? Nie? Ta sama. Coś tu się dzieje dziwnego. Michał podszedł do kosza, włożył do niego kulę i przygniótł ją torbą z częściami z rozkręconego odkurzacza. Spróbuj teraz, powiedział do kuli z przekąsem i ledwo zdążył się odwrócić. Plask. W sam środek pleców. Ej, to boli, o co ci chodzi, kulo? Zapytał na głos i za chwilę już wiedział. Wystarczyło tylko kulkę rozwinąć. Lolek Skarpetczak. Strasznie niewyraźnie napisane. Lolek Skarpetczak przeprasza? Nie, zaprasza. Zaprasza do... na... Tego chyba nie przeczytam. Jestem sam i nie wiem, czy w ogóle jestem. To bez sensu. Jeżeli chcesz, żebym... Tutaj też nie dam rady przeczytać. Zapukaj na melodię. Laskotek na płotek w biurko? Nie ulegało wątpliwości. To była wiadomość i chyba komuś bardzo zależało, żeby Michał ją otrzymał. Komu? To chyba jasne. Lolkowi Skarpetczakowi. Ale kto to jest Lolek Skarpetczak? Lolek Skarpetczak. Biurko stało w kącie pokoju. Stare i odrapane. Wcześniej, zanim się tu sprowadzili, mieszkało w piwnicy. Odkryte po latach znalazło się w pokoju Michała, jako sprzęt, który niewątpliwie przydał mu się do nauki. Takie było uzasadnienie taty. Ale... Kiedy tata obiecał całkowitą renowację tego biurka i doprowadzenie mebla do dawnej świetności, mama zmiękła. Oczywiście wzięli je. Biurko wytarto z kurzu, wypolerowano specjalnym płynem i przeniesiono na górę. I teraz Michał stał przed nim i zgodnie z instrukcją z wiadomości stukał w jego blat. I nic. Żadnej reakcji. Właściwie trudno spodziewać się jakiejkolwiek reakcji ze strony biurka. Ale skoro Michał zdecydował się zastukać, to mogłoby się coś wydarzyć, prawda? Chyba za słabo pukam. Pomyślał i spróbował jeszcze raz. Mocniej. Jak to było? Na melodię w laskotek na płotek? Zapukaj na melodię w laskotek na płotek w biurko. Spróbujemy? Co prawda nie mam biurka, ale przede mną jest całkiem niezły stolik. Uwaga, w laskotek na płotek. Pan pewnie to wyjdzie nieco lepiej niż mi, ale ciekawe, czy udało się to Michałowi. Po pierwszym razie nic, żadnej reakcji. Ale skoro Michał zdecydował się zastukać, to mogłoby coś się wydarzyć, prawda? Chyba za słabo pukam, pomyślał raz jeszcze i spróbował. Znowu nic. No tak, wracamy do wycierania parapetu. Na pożegnanie Michał zabębnił w biurko obiema rękami. I wtedy, nie umiesz czytać? Doleciało z głębi biurka. Michał odskoczył jak oparzony. Albo się przesłyszał, albo pytam, czy nie umiesz czytać. Jednak się nie przesłyszał. Umiem, odpowiedział po chwili. To może przestaniesz łomotać bez sensu, tylko zastosujesz się do instrukcji. A, o to chodzi. No dobrze. Michał znów zastukał w biurko. Puk, 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 w laskotek, na płotek i mruga. To mruga wyszło tak sobie. Mogę powtórzyć. Nie było takiej potrzeby. Kod dostępu został przyjęty. Szuflada biurka się wysunęła i wyszedł z niej futrzasty stworek z wielkimi oczami. Stworek ubrany był w gustowne wdzianko z kapturem. Siemasz, jestem Lolek Skarpetczak, a ty jesteś Michał, tak? Michała zamurowano. Czegoś
A właściwie kogoś takiego jeszcze nie widział. Na coś tak patrzysz? Lek usiadł na brzegu biurka. Nie wyglądasz jak skarpetka. A dlaczego miałbym wyglądać jak skarpetka? Lolek Skarpetczak? Nie, nie, kolego, nie w tę stronę. Czy Robin Kaptur wyglądał jak kaptur? Robin Kaptur? No Robin Hood nie wyglądał, a był. Ja też jestem, bo mam bluzę ze skarpetki. Sam sobie uszyłem. A co ty tu robisz? Michał w dalszym ciągu pozostawał w lekkim szoku. Mieszkam. Nie wierzę. Chcesz zobaczyć? Michał tylko skinął głową. No jasne, każdy by chciał. No to wskakuj. Lolek nogą otworzył szufladę na całą szerokość. Żarty sobie robisz? Przecież się nie zmieszczę. Śmiało, pomogę ci. Lolek wyciągnął kosmatą łapkę i za chwilę obaj byli w środku. To znaczy w biurku. Z tej strony biurko wyglądało zupełnie inaczej niż z tamtej. Korytarze, drzwi, pomieszczenia, jak w normalnym domu. A to, że Michał musiał się przeciskać i poruszać na czworaka, zupełnie w tym momencie nie przeszkadzało. Nigdy przedtem nie zwiedzałem biurka. Długo w nim mieszkasz? Odkąd pamiętam, to znaczy od zawsze. Fajnie tu, tylko strasznie ciasno. Zbierasz starocie? Pytanie było jak najbardziej uzasadnione, bo pomieszczenie, w którym wylądowali, było strasznie zagracone. Czego tu nie było? Jakieś szpulki, guziki, stare długopisy, zdjęcia, kawałki gazet, oprawki od okularów, etykietki od pudełek z zapałkami, stare kasety magnetofonowe? Zbieram wszystkie zgubione i zapomniane na końcu szuflady rzeczy. Po co? No jak to po co? No po co ci stara stalówka z pióra wiecznego? Po co ci jakaś szpulka? Nawet nie wiem z czego. Nie jakaś szpulka, tylko szpulka od filmu z bardzo starego aparatu fotograficznego. Aha. Każda z tych rzeczy jest zaczarowana, jeśli chcesz wiedzieć. Wygląda tak, jak wygląda. A naprawdę jest zupełnie czymś innym. Zaczarowana? Co ty powiesz? Tak. I każda z nich ma swoją ukrytą historię. I jak w długie wieczory jest mi czasem nudno, bo jak zauważyłeś, mieszkam sam. To kto mi będzie opowiadał różne historie? Szpulka opowiada ci różne historie? To ciekawe. I co ci ostatnio opowiedziała? Ostatnio? A ten guzik jest zaczarowany, tak? Wygląda jak guzik, a tak naprawdę nie jest guzikiem, tylko czymś innym. Michał zrobił poważną minę, ale widać było, że sobie żartuje. Właściwie to ja sam je opowiadam, a one słuchają. Ale nie zawsze tak robię. Czasami idę do Arki Marzeń i sobie marzę. I mogę tam siedzieć godzinami. Arka Marzeń? A co to takiego? Nie słyszałeś nigdy o Arce Marzeń? Nigdy. Chcesz tam pójść? Jasne. A to daleko? Bardzo blisko. Ale jak się za chwilę okaże, nie dla wszystkich. To, co się wydarzy, kochani, w Arce Marzeń, dowiecie się w następnym odcinku naszego poczytadła, prześwietlonego poczytadła. Do usłyszenia.